Najcenniejsze kobiety w Polsce według Forbesa. Katarzyna Cichopek rozbija bank. Magazyn Forbes opublikował listę najcenniejszych polskich kobiecych marek osobistych. Kto ma największą w kraju wartość medialną? Pozycje na tej liście mogą naprawdę zaskoczyć. Choć wielu może to zdziwić, to wartość znanych osób można obliczyć i podać w konkretnych cyfrach. Najważniejszym czynnikiem w tym przypadku jest popularność, która przekłada się na instagramowe statystyki. Te z kolei determinują cenę reklam, którą należy zapłacić zainteresowanemu, by polecił jakiś produkt. Do tego dochodzą poboczne biznesy znanych person, które stanowią często bardzo dochodowy dodatek do pracy w telewizji czy na scenie. Brane są również pod uwagę inne osiągnięcia i zainteresowanie daną osobą mediów. Która więc kobieta wiedzie w Polsce prym? Najcenniejsze polskie celebrytki według Forbesa. Kolejność może zaskoczyć. Nikogo chyba nie zdziwi, że pierwsze miejsce na liście zajęła Iga Świątek. Popularność najlepszej na świecie tenisistki już dawno wybiła poza granice naszego kraju. Wartość medialną sportsmenki wyceniono na zawrotną kwotę 987 776 110 zł. Zaraz za Świątek jest Anna Lewandowska, która od lat stoi na czele fit celebrytek. Oprócz tego prowadzi własne biznesy i jest żoną jednego z najlepszych piłkarzy świata. Podium zamyka Magda Linet, która również zasłynęła na arenie międzynarodowej jako utalentowana sportsmenka. Kto stanął za znanymi na całym świecie polskimi gwiazdami sportu? Czwarte miejsce przypadło Katarzynie Cichopek, którą wyceniono na 239 126 092 zł. Gwiazda TVP nie kryje swojej radości. Jestem wzruszona i dumna. Z całego serca dziękuję, przede wszystkim Wam, za Waszą sympatię, dzięki której mogę rozwijać się nieprzerwanie od 23 lat. Wiem, ile wyzwań i porażek kryje się za słowem rozwój. To droga utkana z ryzyka i odwagi, którym towarzyszy wiele emocji. Siłę i równowagę znajduje w zmienności, bo kobiecość to szacunek do siebie o różnych obliczach, przekazała Cichopek za pośrednictwem Instagrama swojej marki kosmetycznej. Najcenniejsze kobiety w Polsce. Olga Tokarczuk niżej w rankingu. Wielu może zaskoczyć pozycja polskiej noblistki, Olgi Tokarczuk, która zajęła w rankingu dopiero 11 miejsce. Przed nią znalazły się kolejno Margaret, Magda Gessler, Sanach, Małgorzata Rozenek, Maryla Rodowicz i Edyta Górniak. Za pisarką znalazła się z kolei Doda, a zaraz po niej kolejna wokalistka, Cleo. Julia Wieniawa zajęła 14 miejsce, a 15 przeznaczono Agnieszce Holland. Z kolei po reżyserce wymieniono inną polską gwiazdę tenisa, Agnieszkę Radwańską. Wartość medialna każdej z wymienionych wyżej pań przekracza przynajmniej 100 milionów złotych.